Działkowcy to licząca się społeczność na terenie Żarowa. Swoją działalnością przyczyniają się do poprawy zdrowotności i są dobrym przykładem zaangażowania w pracy społecznej oraz zagospodarowania wolnego czasu. 22 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze na ogródkach działkowych. Obecnych było ponad 70 osób. Rozmiane było o sprawach i bolączkach ogródków działkowych. Żarowscy działkowcy mieli okazję podzielić się swoimi problemami oraz bolączkami podczas spotkania sprawozdawczego. Stan naszych ogródków, z których wiele nie przynosi nam chluby, pokazuje ich obraz nie taki, jak oczekiwalibyśmy. Dużą winę za taki stan rzeczy ponoszą sami użytkownicy ogródków, którzy zaśmiecają te tereny. W minionym roku zostało okradzionych 40 ogródków działkowych i to jest nasz kolejny problem. Altanki zostały zdemolowane, a same ogródki mocno zdewastowane. Hodowla kotów na naszych ogródkach to również nie nowum na liście naszych problemów. Mam nadzieję, że rozwiązania, które już wypracowaliśmy i wspólnie ustaliliśmy, pomogą nam w przyszłości na wyeliminowanie problemów, mówi Stanisław Białek, prezes rodzinnych ogródków działkowych w Żarowie. Z okazji 30-lecia Polskiego Związku Działkowców pan Stanisław Białek oraz Tadeusz Janas z Żarowa zostali uhonorowani okolicznościowym dyplomem za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego i umacnianie związku. Podczas zebrania uhonorowano również Helenę i Józefa Wiśniewskich z Żarowa za dobrą współpracę i duży wkład na rzecz Żarowskiego Związku.